Witam ponownie, panowie. Jednym z pytań, które pada w głowie każdego faceta przynajmniej raz, jest gdzie usuwać lub przycinać włosy, a gdzie nie. Przynajmniej raz, bo wiele osób zadaje sobie to pytanie często i często pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego? Otóż nie ma jednej właściwej drogi. Jest wiele opinii, teorii, zdań. Jedni powiedzą, że włosy na ciele faceta to oznaka męskości, inni powiedzą, że czas wyjść z jaskini. Niezależnie od opinii, na temat usuwania włosów można spojrzeć pod kątem czterech głównych obszarów, o które możemy dbać lub nie, to będzie zależało od naszej osobistej preferencji. Obszar obowiązkowy, obszar higieny, opcjonalny, ale popularny oraz opcjonalny, mniej popularny, ale rosnący w popularność. Panowie, i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Zaczynajmy! Na początku obszar obowiązkowy. Obowiązkowy w takim sensie, że większość ludzi jest zgodna, że włosów tam nie powinno być. I to są miejsca jak kark, o którym już rozmawialiśmy. Jednak większość ludzi przez większość naszego czasu będzie nas widziała od tyłu. Ale z czasem pojawiają się inne problemy. Takie jak włosy w uszach, dlatego wynaleziono to urządzenie. Włosy w nosie, które wyglądają absolutnie obrzydliwie. Oraz brwi mają tendencję do łączenia się w jedną brew, jeżeli nie zadba się o to miejsce. Kolejne miejsce to szyja. Bardzo wielu facetów, którzy zapuszczają brody, zapominają o tym, że szyję trzeba podgolić. To miejsce powinno być gładkie. Broda to jest ta część ciała, a nie ta. Następnie, i tutaj już nie wszyscy będą mieli z tym problem, są ramiona, o które również warto zadbać. I jeszcze jedno miejsce, mianowicie plecy. Pamiętacie to ćwiczenie na lekcji WF-u, gdzie trzeba było się chwycić ręką za rękę? Dokładnie. Warto sobie o nim przypomnieć i upewnić się, że nasze plecy są zadbane. Kolejny obszar to obszar higieny. To znaczy, zdania są podzielone odnośnie tego, czy powinny być tam włosy, czy nie, ale ze względu na naszą higienę osobistą powinny być przynajmniej przystrzyżone. I pierwszym takim miejscem są pachy. Jeżeli mamy pod pachami takie coś, to warto o to zadbać. Jeżeli to przystrzyżemy, to będziemy się mniej pocić oraz bakterie powodujące przykry zapach będą miały mniejsze pole do popisu. Kolejnym miejscem są miejsca intymne. Lata 70. minęły, to samo, należy się przynajmniej przystrzyc, łącznie z tyłkiem. Warto chwycić lusterko w dłoń i zobaczyć, co kobieta, która zgodzi się nas oglądać, zobaczy. Kolejny obszar to obszar opcjonalny, ale dość popularny, klata i brzuch. Gusta są podzielone, ale na pewno takie coś warte jest zapanowania, dlatego znowu trymer w garść. Włosy na klatce będą maskować niedoskonałość naszego ciała. Z kolei ich brak może podkreślać naszą sylwetkę. Statystycznie 30% facetów goli lub depiluje torsy. I obszar ostatni na dzisiaj, obszar czwarty, również opcjonalny, dużo mniej popularny, ale znacząco zyskujący na popularności, w szczególności ostatnimi laty. Są to ręce i nogi. Jeżeli ktoś ma włosy na bicepsie, to prawdopodobnie śmiało może je ogolić. Natomiast jeżeli chodzi o przedramię, czy też nogi, to wchodzimy na bardzo grząski grunt. Jeżeli zdecydujemy się usunąć włosy w tych miejscach, powinniśmy również je usunąć w pozostałych trzech obszarach. Dlaczego można się na to zdecydować? Czasami jest to związane z bardzo aktywnym, sportowym trybem życia, czasami z komfortem, a czasami jest to uznawane jako element dbania o higienę osobistą. Statystycznie 15% facetów goli nogi, natomiast 33% dba o nie trymerem. W drugą stronę, 20% kobiet deklaruje, że kocha facetów z ogolonymi nogami, natomiast dodatkowe 30% mówi, że lubi, jeżeli są włosy chociażby zadbane. Podsumowując, to były cztery główne obszary, o które możemy, ale nie musimy dbać. Obszar niemalże obowiązkowy, dlatego że większość z nas będzie wyglądać po prostu lepiej. Obszar higieny, obszar opcjonalny, popularny oraz opcjonalny, mniej popularny, ale ostatnimi laty zyskujący na popularności. Najważniejsze jest, aby nie dać sobie mówić, że coś jest męskie lub nie. Czasy się zmieniają, gusta są różne. Musimy wybrać takie miejsca i takie sposoby usuwania włosów, z którymi my będziemy czuć się jak najlepiej, z którymi będziemy czuć się pewni siebie. To jest najważniejsze. Panowie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na stronę na Facebooku i do zobaczenia już wkrótce.